Od 10 lat przyznawana jest Nagroda Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. To wyróżnienie, które ma promować przedsiębiorstwa społeczne, które pomagają innym. Tegoroczna edycja jest inna niż poprzednie, bo zwycięzcą zostanie jeden z podmiotów, który już otrzymał Nagrodę Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. Ale aby to zrobić, trzeba najpierw poznać tych, którzy zostali wyróżnieni. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Siemacha. Oferta tej placówki. Szeroka, bogata, zaadresowana do wielu różnych grup społecznych. Ale to jedno jest najważniejsze, że tutaj powstaje tkanka społeczna. Tu ludzie pracują, bo 30 osób jest zatrudnionych. Tutaj ludzie rozwijają się, uczą się różnych ważnych umiejętności. Ale to, co jest dla mnie zawsze najistotniejsze z punktu widzenia działalności Siemachy, to jest dostarczanie kompetencji społecznych. Kolejnym podmiotem, który otrzymał Nagrodę Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej, jest Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel, która pomaga osobom niewidomym w aktywizacji zawodowej. Jestem osobą niewidomą. W zakładzie Sanel pracuję 30 lat. Przyszedłem z zewnętrznej firmy, której pracowałem jako osoba zdrowa. Stan wzrok mi się pogorszył, więc jedyne miejsce, które mnie mogło przyjąć, była spółdzielnia niewidomych. Ja od początku praktycznie zajmuję się, jestem zatrudniony przy produkcji mowy. Praca mi sprawia dużo, dużo radości, dużo przyjemności, to znaczy i praca, i to, co, wszystko, co jest wkoło tej pracy. Ostatnim prezentowanym dziś podmiotem, który otrzymał nagrodę, jest spółdzielnia socjalna Suchej Beskidzkiej Marchewkowe Pole, gdzie oprócz pomocy w znalezieniu pracy serwują pyszne obiady domowe. Nasza spółdzielnia działa w prowadzi mały lokal gastronomiczny, gdzie jesteśmy. Prowadzimy lokal Marchewkowe Pole. Głównie serwujemy tutaj zdrowe, domowe jedzenie. Rok, kiedy nasze przedsiębiorstwo otrzymało nagrodę i tytuł lidera przedsiębiorczości społecznej w 2018 roku, to był rok dla nas bardzo wyjątkowy i niezapomniany. Tytuł lidera bardzo umocnił naszą pozycję na rynku. Zdobyliśmy zaufanie i przychylność wśród wielu klientów. Te miejsca powinny być wzorem do naśladowania i dowodem na to, że każdy człowiek ma znaczenie i równe prawa do normalnego funkcjonowania.